Włocławianie w pięknych, gustownych, niebieskich czapeczkach i z odpowiednimi koszulkami są na podium. Po raz drugi w tym sezonie zwycięzcy Suzuki Pucharu Polski. Anwil Włocławek, Szymon Szewczyk, kapitan i dalej Chris Dał, Ricky Lido, Chase Simon, Adam Piątek, Krzysztof Sulima, Igor Wadowski, Jakub Karolak, Sean Jones, Roland Frejmanis, Michał Sokołowski, Oliwier Bednarek, Mackenzie Moore, sztab tego zespołu, Igor Milicic, Marcin Woźniak, Grzegorz Korzan, Hubert Szczedziński, Wojciech Krawczak, Filip Brylski, Michał Fałkowski, Mateusz Goleniewski, a także prezesi, dyrektorzy Arkadiusz Lewandowski, Hubert Kejman, Agnieszka Żyro i prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. To oni daliście do obecności na podium. No cóż tu powiedzieć, mistrz naprawdę był mocny. Wygrał w tym turnieju 3 spotkania, w trudny mecz ze Startem Lublin. Najpierw, później rozgromił Hydrotrack Radom, no i dzisiaj nie pękł pod naporem polskiego cukru. To w końcówce, tak jak mówili nasi eksperci w studiu, w najważniejszych momentach grali bardzo dobre akcje. Tak, rzeczywiście, koszykarsko już przeanalizowaliśmy niejednokrotnie, ale również po tym turnieju udanym dla Anwilu Włocławek grę włocławskiej drużyny. Ja bym troszeczkę powiedział teraz z innej strony, bo do tego podszedł. Bycie mistrzem Polski, czy mistrzem generalnie, nie jest łatwe. Oczekiwania są coraz większe i okazuje się też, postawa tych zawodników pokazała, jak bardzo im zależy na tym, aby codziennie pokazywać, udowodnić po raz kolejny, po raz enty, po raz setny, że są zespołem, że są teamem, że cieszy ich w dalszym ciągu gra, wygrywanie i kolekcjonowanie kolejnych pucharów, kolejnych nagród. Super Puchar i Puchar Polski już jest we Włocławku i myślę, że wszyscy mają jeszcze większe tutaj chęci i ochotę, aby dołożyć do tego kolejne Mistrzostwo Polski. No byłaby sztuka, potrójnej korony to chyba jeszcze nikt nie zdobył w historii polskiej koszykówki męskiej, a więc wszystko otwarte przed Włocławianami. Naprawdę trzeba powiedzieć, że Igor Milicic tutaj zbudował drużynę, która działa systemowo i w tych najważniejszych momentach tego sezonu na razie poza Ligą Mistrzów Europejską staje na wysokości zadania. Jeszcze raz przypomnijmy, Jakuba Karolaka nie było w całym tym turnieju. Mackenzie Moore wypadł po pierwszym meczu pechowym, a mimo to tutaj jakości było mnóstwo, jeżeli chodzi o granie w koszykówkę. Jeszcze nie wymieniałem wręczających osób tutaj w tym ostatnim wręczeniu. Janusz Samel ponownie z miasta stołecznego Warszawa, Dorota Drelik, Suzuki Motor Poland, Grzegorz Bałkowiec, dyrektor Departamentu Marketingu Energa S.A. i Radosław Piesiewicz, prezes PLK i PZ Kosz wręczają medale za zwycięstwo w Suzuki Pucharze Polski. No i cóż, Anwil bardzo mocny. Anwil rzucił też, przypomnijmy, i w półfinale, i w finale 100 punktów, grając przecież, no, będąc zespołem obrony także, prawda? Ale to obrona rozwija się w naprawdę atletyczny atak i to jeden na jednego. To granie z obwodu, które Igor Milicic chciał zobaczyć, przynosi bardzo dobre skutki. 50 punktów dzisiaj włocławianie zdobyli spod samego kosza, z pola 3 sekund. Te dogrania do Jonesa, który był naprawdę rewelacyjny, 27 punktów, oprócz powiedzmy tej trójki, ponad 20 punktów, to było wynikiem właśnie tej agresywnej gry, o której wspomniałeś. Kilku zawodników, to rzadko się zdarza, rzadko polskie kluby potrafią, czy są w stanie zbudować zespoły właśnie z takich zawodników, tak agresywnie grających, rozumiejących, po co to się robi, nie dla siebie samego, dla kolegi, bo przecież te obrony są coraz bardziej udoskonalane, coraz trudniejsze do rozszyfrowania. Anwil w tym elemencie jest rewelacyjny. Cały najbliższy sezon. I w górę za chwilę pójdzie Suzuki Puchar Polski, także 100 tysięcy złotych dla zwycięzcy tego turnieju odbierze Szymon Szewczyk. Oczywiście, no nie odbierze 100 tysięcy złotych od razu, ale przynajmniej tutaj ten baner, który symbolizuje tę gotówkową wygraną. Szymon Szewczyk, który tu 2 lata temu odniósł ciężką kontuzję i zastanawialiśmy, czy jeszcze wróci. Wrócił, jest znakomity, a teraz jest uśmiechnięty i dostaje, odbiera Puchar Polski. Tak jest, na daszek trzeba czasami uważać, ale najważniejsze, że puchar jest we właściwych rękach, w rękach zespołu, który był tutaj najlepszy. Już w rękach kapitana zespołu Szymona Szewczyka. I to jest ten moment. Panie i panowie,
I puchar za chwilę pójdzie w górę. Szymon Szewczyk i Andil Włocławek triumfatorami Suzuki Pucharu Polski. Po 13 latach zrealizowali swój cel, o którym marzyli od kilku lat. Choć zawsze stawało na przeszkodzie, ale dziś żadnych przeszkód nie było. Byli najlepsi i zwyciężyli. To już koniec naszych czterodniowych spotkań z Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra z koszykówką. Zapraszamy po tygodniu przerwy na reprezentację od 27 lutego. Wielki mecz od razu, Andil Włocławek, Stelmet, Enea BC, Zielona Góra. Może o pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej. Będziemy się cieszyć dobrą koszykówką razem z Państwem. Po wywiady ze zwycięzcami, z prezesem...